Dobrze. Panie prezydencie, czy jak jest strajk, to nie można głosować? Znaczy, jeżeli w lokalu wyborczym, bo tak naprawdę to hol szpitala Jeleniogórskiego od wielu lat już był tradycyjnym lokalem wyborczym, no trudno sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy są tam strajkujący, osoby okupujące, żeby tam można było w sposób normalny przeprowadzić wybory. Boję się, że osoby głosujące, gdyby w tej sytuacji wzięły w tym udział, mogłyby to odebrać jako zakłócenie ciszy wyborczej. Do różnych incydentów mogłoby dojść. Dlatego, chcąc uprzedzić całą tą sytuację, no my wystąpiliśmy z informacją o sytuacji, która ma miejsce w szpitalu i poprosiliśmy, żeby w tym szczególnym trybie, bo jest taki tryb, dokonać zmiany lokalu wyborczego, czyli jeszcze raz przypominam, wszyscy, którzy głosowali dotychczas w szpitalu, będą mogli głosować w szkole podstawowej numer 11, tam będzie druga specjalna komisja wyborcza tylko dla nich. Lokal będzie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a informacje o tym otrzymacie jeszcze Państwo bezpośrednio do domów, pocztą bezadresową, jak i dzięki uprzejmości spółdzielni mieszkaniowej będzie możliwość wywieszenia ogłoszeń w klatkach schodowych budynków, w którym mieszkają ludzie, którzy głosują właśnie w szpitalu.